W czwartek 24 lutego rozpoczęła się rosyjska inwazja na Ukrainę. W Cieszynie o godzinie 18 zorganizowana została manifestacja wsparcia dla Ukrainy, którą zorganizowała Joanna Wowrzeczka. Joanna Wowrzeczka, prosto z sesji Rady Miejskiej. No, zebraliśmy się, czy zbieramy się na rynku w Cieszynie po to, żeby wyrazić solidarność z Ukrainkami i Ukraińcami. W momencie bardzo takiej strasznej sytuacji, która nas wszystkich dotyka, czyli napaści Putina na Ukrainę. Jesteśmy absolutnie za Ukrainą, w pełni się solidaryzujemy i nie dajemy na to zgody, a równocześnie po prostu się elementarnie też boimy i nie chcemy, żeby tak się działo. Proszę wybaczyć wzruszenie, ale nie da się za bardzo chyba nic więcej powiedzieć. Na pewno od jutra będziemy zastanawiać się. Zapraszam też na facebookową stronkę Granica dla Granicy, gdzie będziemy próbować zebrać w jakiś sposób usystematyzowane informacje, co można już robić, jak Cieszyn może pomagać oddolnie, bo na pewno są na to sposoby. Dzięki. Na płycie rynku wyrysowana została ukraińska flaga. Również wiele osób miało z sobą barwy narodowe Ukrainy, aby w ten sposób wyrazić wsparcie. Joanna Wowrzeczka rozpoczęła całość przemówieniem, w którym podkreślała, że ludzie nie pozostaną obojętni na los mieszkańców Ukrainy. W Cieszynie ma zostać zorganizowana akcja pomocy mieszkańcom Ukrainy. Nie wiadomo na razie, w jaki sposób całość zostanie zaplanowana w najbliższych dniach. Nie jest protest, to jest jakiś rodzaj bezsilności i solidarności, ogromnej solidarności z całą Ukrainą i naszej totalnej niezgody na wojnę. Ja strasznie przepraszam, ale myślę, że wszyscy przeżywamy to tak samo i absolutnie się nie zgadzamy, więc rozmawiając z sobą, zachęcam Was, żebyśmy przekazywali sobie te słowa solidarności. Organizujmy się w ten sposób, żeby pomóc wszystkim tym, którzy tu już są Ukraińcom, Ukrainką i ich rodzinom. Zapraszajmy. Zróbmy sobie rachunek, w jaki sposób możemy pomóc. Kogo możemy przyjmować już. Najprawdopodobniej przed nami bardzo duża fala osób, które stamtąd po prostu będą uciekać i już uciekają. Bądźmy gotowi, żeby pomóc. Wspierać i absolutnie nie nawoływać do żadnych złych gestów, do żadnej wojny. To nie ma być nasza historia. Także jeśli możemy, to rozmawiajmy tu teraz z sobą. Bądźmy z sobą w takiej postawie pełnej po prostu miłości i dobroci. Takiej postawy jak do siostry i brata. Dajmy sobie znać, że jesteśmy gotowi na to, żeby wspierać tych, którzy teraz tego najbardziej potrzebują. Dzięki, że jesteście. Nie wiemy, co się wydarzy. Nikt nie wie, co będzie za godzinę, dwie, jutro, pojutrze. Tak jak nikt z nas nie przypuszcza, że to naprawdę będzie dzisiaj o 4 rano naszego czasu. Także zachęcam Was do tego, żeby być sobą teraz i po prostu rozmawiać, ale też przekazywać sobie informacje, jak możemy sobie pomagać. Grupa, która na Facebooku nazywa się Granica dla Granicy, jest to cieszyńska grupa oddolna, która na pewno od jutra będzie organizować wszelkie informacje. Będziemy starać się też zbierać wszystkie dane, jak możemy realnie pomóc, jak możemy strukturyzować pomoc z Cieszyna dla wszystkich potrzebujących. Więc zachęcam Was do śledzenia, do włączania się, do zadawania pytań, do przyjścia, podejścia. Ja też tutaj jestem. Myślę, że jest tu parę osób, które są związane z Granicą dla Granicy, też chętnie odpowiedzą, jak możemy się połączyć w tym wspieraniu Ukrainy. Dzięki, że jesteście. Na manifestację przybyło wielu mieszkańców Cieszyna, czeskiego Cieszyna oraz obywatele Ukrainy żyjący i pracujący w Polsce. Wielu z nich zdecydowało się zabrać głos, aby podziękować Polakom za wsparcie oraz przekazać informacje, jak obecnie wygląda życie na Ukrainie oraz czego się w rzeczywistości boją. Dziękować mieszkańcom Polski za takie szerokie wsparcie
to jest bardzo wzruszające. Niestety nikt się nie spodziewał, że tak na taką skalę zaatakuje i tak dosyć gwałtownie. Teraz musimy się bronić, bo ta walka jest nie tylko przeciwko Ukrainie, a przeciwko całemu cywilizowanemu światu. Także teraz Ukraina w tej ciężkiej chwili naprawdę potrzebuje wielkiego wsparcia. Już mamy to wsparcie przed tym i każda pomoc, każde wsparcie jest ważne. Mówimy tutaj w Cieszynie kierunek kompozytorski. I wiecie, jak to jest dziwne, kiedy wstajesz rano, a no nie ma siły komponować coś, bo skąd będzie iść to źródło. Przepraszam od razu za mój polski język, jestem tylko tutaj 1,5 roku, ale postaram się tą informację donieść i najpierw podziękować bardzo wszystkim Polakom, którzy tutaj są i w ogóle w całej Polsce, bo chyba to jest nasz wspólny ból. Już od początku Związku Radzieckiego i do dzisiejszego dnia. Naprawdę nie ma sił, żeby wyrazić to podziękowanie, które mamy, bo naprawdę najpierw dziękujemy za to, że wiem, że rząd polski dał taką decyzję, że Ukraińcy mogą jako uchodźcy jechać do Polski i bez żadnych problemów, w sensie, żeby tylko było jakiś paszport, żeby było jak zrobić to, żeby ustanowić tą tożsamość ludzi. Drugie dziękuję to, że idą chyba jakieś materiały, technika i wszystko, co jest potrzebne nam w Ukrainie, idzie z Polski do Ukrainy, bo też jest taka informacja, że nasz rząd na przykład szukuje 120 fur, dlatego żeby tą wszystką pomoc materialną i niematerialną, żeby z Polski do Ukrainy, żeby jakoś to dostarczyć. Drugie, że tutaj, jako pani powiedziała, żeby wypowiedzieć się po prostu jak ja bym chyba powiedział, że to wygląda jak jakaś sesja psychoterapeutyczna, bo tak to naprawdę jest, bo zaraz wszyscy jesteśmy w takim strachu, w takim stresie i najgorzej jest to, że to tak naprawdę to, na co liczy Putin. Strach i stres. Żeby się włączył ten mózg dawni, archaiczny, kiedy jeszcze byliśmy zwierzętami, że jeżeli jest jakieś niebezpieczeństwo, no to wtedy wszystko się tutaj skupiamy i bierzemy. Ale niestety i na szczęście w tym samym przypadku żyjemy już w XXI wieku. I tak naprawdę naszą bronią jest nasz mózg, nasz chłodny mózg, nasz chłodny rozum. I poproszę was wszystkich, bo ja to widzę na przykład na YouTubie, że takie są tematy na wideo na przykład, żeby przyciągać uwagę po prostu. Ale to, co chcę poprosić, to po prostu bądźcie bardzo uważni na to, co czytajecie, co czytacie, kto to mówi do was z ekranu, bo to jest bardzo ważne, bo tak naprawdę połowa wojny jest za terytorium, a większa połowa idzie za rozum i za mózg ludzi, bo to jest zaraz nasza broń. I trzecie, żeby nie zajmować tutaj czasu, dziękuję bardzo, że tutaj wszyscy się organizowali, bo tak naprawdę nie wiedziałem, czy będzie coś takie, czy nie. Że trzeba po prostu konsolidować siłę, bo kiedy jesteśmy sami, kiedy każdy jest sam, no to prawie jesteśmy już martwi, ale kiedy jesteśmy razem, no kto może pokonać nas, jeżeli jesteśmy razem? Sława Ukrainie! I sława Polsce też, podziękowanie, bardzo wielkie. Najpierw chciałem podziękować organizatorom i wszystkim, którzy tutaj są. To wsparcie, które poczułem dzisiaj od wielu znajomych w Polsce, to jest niesamowite i wzruszające. Jest takie powiedzenie, że prawdziwe przyjaciele poznają się w biedzie. To dzisiaj to się stało. Przypominam sobie rewolucję godności, kiedy zaczęły się pierwsze ranne, to Polska jak prawdziwy przyjaciel, bez żadnych formalności,
brała naszych chłopaków i dziewczyn rannych do samolotu i od razu do Polski. To jest coś, co naprawdę świadczy o przyjaźni między naszymi państwami. To, co się stało dzisiaj rano, to wojna nie tylko przeciw Ukrainie. To wojna przeciwko całemu cywilizowanemu światu. Także w tej chwili czujemy te wsparcie świata i razem jesteśmy silni. Dziękuję wszystkim.